Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Darek Napora i gościmy dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 81 w Łodzi, w miejscu, w którym 15 i 16 czerwca odbędzie się konferencja Szkoła Działamy. Szkoła Działamy to spotkanie dla osób, którym leży na sercu dobro polskiej edukacji. To spotkanie dla osób, które są gotowe. Na zmianę w polskiej szkole. Zapraszam Was serdecznie na rozmowę ze współorganizatorkami tego, tego spotkania Ewą Morzyszek-Banaszczyk i Bożeną Będzińską-Wosik. Zapraszam. Witam serdecznie. Pierwszym moim gościem jest Ewa Morzyszek-Banaszczyk, witam Ciebie Ewo. Zanim przejdziemy do rozmowy o samej konferencji Szkoła Działamy, chciałbym, żebyś rozwiała taką moją fonetyczną zagwostkę. Zastanawiam się jak to wymawiać, żeby to zabrzmiało dobrze, żebyśmy przekazali, że szkoła to nie tylko szkoła, że działamy to nie tylko działamy, ale że my wszyscy razem, jak Ty byś tę, tę nazwę Open Space'u wypowiedziała? Wiesz co, ja sama nie wiem jak do końca, ale na pewno szkoła działamy, bo y, jest to taka nazwa, która wybrzmiała na spotkaniu przygotowawczym, y, na spotkaniu, w którym każdy miał pomysł na nazwę i chcieliśmy połączyć kwestie edukacji, kwestie szkoły, kwestie tego, że jest grupa ludzi, którym której zależy na zmianie, na dobrej zmianie, ale w takim sensie y, zmiany oddolnej, rozumnej, świadomej, ugruntowanej, zarówno wśród rodziców, uczniów, nauczycieli, dyrektorów. I najważniejsze, żeby przestać gadać o tych zmianach, a zacząć je po prostu robić. Więc słowo działamy, jest dla mnie kluczem, a to, że nie muszę być sama, że jest grupa entuzjastów, daje mi moc. Jasne. Ewo, wspomniałaś o, o działaniach. Zanim opowiemy o tym, co będzie się działo 15 i 16 czerwca tutaj w Łodzi podczas spotkania, gdybyś mogła w dwóch słowach opowiedzieć o swojej roli w edukacji do tej pory. Jesteś dość dobrze rozpoznawalną postacią, natomiast dla tych kilku osób, które mogą nie wiedzieć, kim jesteś, gdybyś. Podsumowała swoją dotychczasową działalność w szkole. W szkole pracuję 12 lat. Wcześniej byłam wizytatorem łódzkiego kuratorium Oświaty, a jeszcze wcześniej byłam dyrektorem przedszkola i te moje 33 lata to, jest, to są lata yy, niezwykłych doświadczeń w bardzo szerokim kręgu ludzi o różnych profesjach, prowadzę też zajęcia na Uczelni Wyższej. Natomiast moje dzisiejsze, moja dzisiejsza obecność w tym zestawie ludzi, którzy chcą podejmować wyzwania, bo tak to nazwę, jest to wyzwanie dnia dzisiejszego, to przede wszystkim troska o to, jaka ma być szkoła, szkoła przyszłości. Pracując w Szkole Podstawowej nr 137 imienia Aleksandra Kamińskiego w Łodzi, Czuję się w jakiś sposób zobowiązana, ponieważ sam patron szkoły wskazuje na wielką aktywność własną jako klucz, który daje dziecku przestrzeń do aktywności, do działania, a tym samym nabywania w procesie samodzielnego uczenia się nowych doświadczeń, które są uczące. I myślę sobie, że Moja aktywność na tym gruncie jest poparta moją własną aktywnością w roli nauczyciela, bo uczę przyrody, jest to Przedmiot, który powinien być kochany, lubiany, przedmiot, który odpowiada na wiele pytań, zarówno natury filozoficznej, jak i w każdej innej dziedzinie. Łączy ze sobą cztery dziedziny nauki i integracja tych treści jest rodzajem przyrody. Bardzo ubolewam, że ten przedmiot, który na dzień dzisiejszy jeszcze uczę w klasie szóstej, został zminimalizowany do klasy czwartej. I reforma spowodowała rozdzielenie na poszczególne przedmioty, na biologię, geografię, chemię i fizykę, już na poziomie klasy piątej. Uważam to za błąd. Uważam, że ta zmiana nie służy dzieciom. Yy, I ta przygoda z przyrodą to był taki pierwszy motor, który jak gdyby dla mnie. Był rodzajem niezgody, niezgody na to, co się zadziało, a jednocześnie upatruje, że potrzebujemy zmiany, która pozwala dzieciom we współczesnej szkole, również w mojej szkole, czuć się dobrze. Zmiany, która, której fundamentem są relacje. Między dziećmi, ale również między dorosłymi dziećmi, gdzie humanizm, podmiotowość, konstruktywizm yy, integrują wszystkich wokół tego, aby w ogóle uczenie się było przygodą. Więc wszystkie działania, które ja podejmuję, to promowanie takiego nowatorstwa, ale też i odkrywanie zasobów indywidualnych ludzi. Natomiast myślę, że gro ludzi. Nie ma odwagi, nie ma odwagi do zmiany. Ktoś kiedyś powiedział, że trzeba pokochać zmianę, bo ona nam towarzyszy nieustająco. Jedyne, co jest stałe, to jest zmiana. Jeżeli człowiek wie o tym i ma takie nastawienie na rozwój, to po prostu będzie podążał. Podążał za dziećmi, za ich potrzebami, zainteresowaniami, i myślę, że taka jest rola zarówno dyrektora, jak i nauczyciela. Wspomniałaś Ewo o, o zmianie i o gotowości do zmian, którą, którą nosisz w sobie i też y, taki jest cel nadrzędny, który sformułowaliśmy sobie dla, dla tego open space'u, y, natomiast y, chciałbym, jeśli jesteś na to gotowa dzisiaj, żebyś y, powiedziała z jaką intencją, z jakim celem Ty wybierasz się tutaj 15 i 16 czerwca? Czy jest coś, z czym w niedzielę po, po tych na pewno długich godzinach rozmów chciałabyś wyjść po to, żeby uśmiech zagłosił na Twojej twarzy? Wiesz, cały ten ruch ma jeden wspólny cel. Zaprosić wszystkich do współtworzenia przestrzeni, do działania na poczet tej zmiany. Więc wyobrażam sobie, że Open Space to takie przedsięwzięcie, które pozwala ludziom podejmować dialog. O potrzebach zmiany i ich kierunkach każdy ma różne wyobrażenie. Jest grupa ludzi, która bardzo dobrze już identyfikuje się, że mamy wspólne idee, wspólne kierunki. Chcemy te wszystkie pojedyncze strumienie i siły, które tkwią w ludziach, te zasoby połączyć w jedną wielką rzekę. Tak to określił Lech Mankiewicz i jestem mu za to wdzięczna, bo on nadaje jakby ton w tym momencie, tym zdaniem. Co ja bym chciała wynieść? Ja bym chciała wynieść, chciałabym, żebyśmy z entuzjazmem podchodzili do zmiany, żebyśmy się nie, nie bali jej, a jednocześnie, aby ten Open Space przyczynił się do zmiany świadomości różnych podmiotów. Chciałabym sama posłuchać, co mają inni do powiedzenia, ale chciałabym też dać jakiś przekaz i ten przekaz właśnie w odniesieniu do konstruktywizmu, do tego sięgania dobrej praktyki. Chciałabym na Open Space spotkać ludzi takich jak rodziców, nauczycieli, nauczycieli akademickich. Młodzież, która jest podmiotem naszych też oddziaływań, tak naprawdę i tego partnerstwa. Ale chciałabym też spotkać dyrektorów. Chciałabym, abyśmy uruchomili taki mechanizm, aby ta zmiana była rozsiana w skali całej Polski, bo nie wystarczy działać w jednym wąskim gronie, żeby ci, którzy mają dokonania, praktycy mogli podzielić się, by inni mogli z tego źródła czerpać. Z tym chciałabym wyjść. Chciałabym wyjść z przekonaniem, że są sojusznicy zmiany, rozumni, świadomi, zdeterminowani, odważni. Chciałabym, żeby też byli Uczestnikami tego Open Space moi nauczyciele, aby zobaczyli świat z innej perspektywy, bo jeżeli człowiek jest zamknięty w swoim, w własnym gronie, to nie dostrzega tych, tego światła w tunelu, a my wszyscy potrzebujemy światła w tunelu i energii. Tej, do tego, by mieć tą odwagę, żeby zobaczyć, że jest nas więcej. Open Space jest taką formułą, która pozwala ludziom zmienić yy, yy, lokal, która pozwala człowiekowi poszukiwać tego, co jest dla niego wartościowe właśnie w odniesieniu do dziecka. Do tego, żeby zmagać się ze swoimi słabościami, a może właśnie Zebrać się na odwagę, że to już jest ten moment. Tak. Myślę, że o Open Space będziemy musieli jeszcze porozmawiać i przed rozpoczęciem konferencji y, przybliżyć, jakby, formułę, w której, będziemy, w której będziemy prowadzić te rozmowy. W moim odczuciu y, chyba wszystkie osoby, które są zaangażowane w edukację w jakikolwiek sposób, czują, że, że jakby ten moment y, zbliża się. Ta fala, która, y, która, która rosła przez, przez kilkadziesiąt lat, już dochodzi do tego szczytowego momentu i. Y, i po prostu warto, warto być częścią, e, częścią tej zmiany, którą, e, którą będziemy wspólnie 15 i 16 czerwca w Łodzi. Ja jeszcze, ja jeszcze myślę, że dobrze by było, żeby byli też przedstawiciele samorządów, ponieważ to od nich też wiele zależy, czym my będziemy dysponować, żeby ta y, y, szkoła. Była po prostu nowoczesna. A to niestety również zależy od wizji ludzi, którzy budują koncepcję pracy na swoim terenie. Więc myślę, że odbiorcami tej, tego przedsięwzięcia naprawdę może być bardzo szerokie grono i to grono serdecznie zapraszam. Myślę, że tutaj możemy skończyć. Zapraszamy Was serdecznie 15 i 16 czerwca do Łodzi na szkoła działamy. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie, dziękuję Tobie Bożeno za zaproszenie do, do Łodzi. Rozmawiamy dzisiaj w związku z spotkaniem, które ma odbyć się 15 i 16 czerwca tutaj w Szkole Podstawowej nr 81 w Łodzi, czyli konferencja Szkoła Działamy. Zanim przejdziemy do rozmowy o samej konferencji, czy mógłbym Cię prosić, żebyś powiedziała kilka słów o sobie, czym zajmujesz się w szkole, jaka jest Twoja rola w edukacji w chwili obecnej? 32 rok pracuję w szkole podstawowej numer 81 w Łodzi, a od 17 lat zarządzam tą szkołą i to nie lubię tego słowa, ale tak właśnie jest. Jestem osobą, która bardzo lubi zmiany. Wiem, że to rzadkość. Ale te zmiany y, y, widzę, że są koniecznością, zwłaszcza w edukacji. I w zasadzie to można powiedzieć, że pół życia mojego zawodowego, a może i więcej, y, poświęciłam wdrażaniu zmian y, w swojej pracy i w pracy szko szkoły mojej szkoły, naszej szkoły. Y, I tak naprawdę y, wspólnie z moimi wspaniałymi nauczycielami. Udaje nam się to. Małymi kroczkami zmieniają, zmieniamy edukacyjną rzeczywistość w naszej szkole. Wspomniałaś o zmianie i, jak wiesz z całą pewnością, celem spotkania, które ma odbyć się tutaj w Twojej szkole, jest zaproszenie. Szerokiego groma, grona osób, szerokiego e, grona specjalistów i praktyków, ale także e, osób, którym po prostu na sercu leży dobro, e, dobro polskiej szkoły i polskiej edukacji, do wprowadzania zmian. I e, to jest cel bardzo szeroki, a chciałem, żebyś e, ty powiedziała, z jaką intencją, czy z jakim swoim osobistym celem e, ty będziesz przychodzić na, na ten open space. Chciałabym się podzielić swoim, e, swoją opinią, swoim doświadczeniem, e, pokazać e, może taką praktykę zmian w szkole, e, podzielić się tym wszystkim z ludźmi, którzy którym też bliska jest zmiana, którzy widzą konieczność budowania szkoły przyszłości, szkoły przyjaznej naszym dzieciom, szkoły, która pozwoli nabyć młodym ludziom kompetencji do tego, żeby umieli poruszać się w świecie, w przyszłym świecie, wtedy, kiedy będą dorośli. Wiem, że jest wielu takich ludzi, którym leży na sercu dobro, dobro polskiej szkoły. Wiem, jak wiele robią, jakie fantastyczne rzeczy robią i jakie to ma jak wielkie ma to znaczenie w skali globalnej całej Polski. Ale myślę, że najważniejsze w tej inicjatywie jest to, żeby, żebyśmy się właśnie spotkali, żebyśmy połączyli siły. I ustalili zamiary, działania, żebyśmy wreszcie stanowili silną grupę, grupę z wielką edu mocą. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi, bo myślę, że dużo mówimy, oprócz tego, że robimy, to dużo mówimy na temat tego, że trzeba zmieniać polską szkołę, więc jestem naprawdę bardzo, bardzo podekscytowana tym, że wreszcie spotkam tych ludzi, którzy podobnie myślą, podobnie działają i mają taki, taką wielką troskę o nasze dzieci i ich przyszłość formułowaniu celów tego spotkania bardzo metaforycznie, ale i trafnie opisał to Lech Mankiewicz, mówiąc o tych drobnych strumieniach, które podczas tego spotkania chcemy połączyć w jedną wielką rzekę. I chciałem Ciebie zapytać, czy kiedy ty myślisz o, o tym spotkaniu, czy są takie osoby czy takie grupy, które. Twoim zdaniem szczególnie powinny, powinny trafić tutaj do nas 15 i 16 czerwca. Kogo widziałabyś tutaj podczas konferencji Szkoła Działamy? Ja nie będę wymieniać nazwisk, choć znam ich wiele, ale powiem naj, najpierw bardzo ogólnie, że chciałabym tutaj widzieć pasjonatów, ludzi, którzy żyją szkołą i zmianą w szkole. Widzę tutaj nauczycieli, na przykład super belfrów, którzy są mi bardzo bliscy mentalnie i emocjonalnie i naprawdę chciałabym wielu z nich poznać i porozmawiać z nimi. Chciałabym widzieć przedstawicieli świata akademickiego, którzy zajmują się kształceniem nauczycieli, bo myślę, że mamy im też dużo do powiedzenia, ale też do, oni też nam mogą wiele powiedzieć i wspólnie możemy zrobić wiele. Chciałabym bardzo widzieć przedstawicieli rodziców, e, takich świadomych rodziców, którym też zależy na zmianie e, e, szkoły. Wreszcie e, chciałabym zobaczyć e, przedstawicieli uczniów których uwielbiam, ja bardzo, ja kocham młodzież, dzieci i myślę, że w nich jest tak wielki potencjał, że oni po, przyłączą się do nas i wspólnie będziemy zmieniać te szkoły. I wreszcie chciałabym zobaczyć dyrektorów szkół, którzy odważnie kroczą drogą zmiany i nadają tym strumykom tak silny nurt, że chyba ta rzeka to będzie płynęła do morza i, i oceanu bardzo, bardzo szybko i pewnie. No i wreszcie wszystkich, Którzy są zainteresowani zmianą w edukacji, którym zależy po prostu na przyszłości. Bardzo Tobie dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. No i zapraszamy Was serdecznie. 15-16 czerwca, Łódź, Szkoła Podstawowa nr 81. Zapraszam serdecznie. Dzięki.